Cześć wszystkim, z tej strony Berejczyk. Słuchajcie, ponieważ poruszam często bardzo poważne tematy i trudne, to staram się raz na jakiś czas też wejść na jakiś taki temat lekko humorystyczny, podejść z pewnym takim przymrużeniem oka, z dystansem. No i jak ostatnio zobaczyłem gdzieś na Jodwork jakąś pieśń dla dzieci z jakimiś tam rysunkowymi postaciami, to pomyślałem sobie, a trochę humorystycznie może opowiem o tych piosenkach dla dzieci. No ale powiem szczerze, że ciężko do tego podchodzić humorystycznie, szczerze powiedziawszy. To znaczy w ogóle bardzo ciekawym jest słuchanie starych pieśni w wykonaniu dziecięcym. Dziecka głos jest zawsze taki miły uchu dla dorosłego, szczególnie jak melodyjnie śpiewają. I można powiedzieć, że pod tym względem te dwa krótkie filmiki, te dwie krótkie pieśni, które sobie te filmiki właściwie z pieśniami omówimy, one pod kątem melodycznym są w miarę ok. Natomiast to, co jest tam pokazywane, słuchajcie, to jest moim zdaniem smutny dramat, ale też bardzo przemyślana forma psychomanipulacji i pokazywania pewnych rzeczy. Na początek obejrzymy sobie pierwszy filmik, który nazywa się Sław ze mną Jach. No, czyli możemy się domyślić, że chodzi o kwestię głoszenia. Zobaczcie, jak spróbowano połączyć słowa tej pieśni, tą pieśń razem z przekazem dla kilkuletniego dziecka tak naprawdę, bo te wszystkie filmiki, targetem ich są dzieci, myślę, tam na przestrzeni 5-10 lat, nie więcej. Obejrzyjcie razem ze mną. Sław ze mną ja, znieśmy swój śpiew, bo to od niego jest życie i dech. Czy noc, czy dzień, chwalmy go w głos, wielki w miłości, wszechmocny jest on. No i tutaj, jak widać, w tej pierwszej piosence, słuchajcie, widzimy dziewczynkę, która gdzieś tam sobie rysuje pewne rzeczy i marzy. No i o czym ona marzy? Marzy o tym, że przechodzi sobie przez różnego rodzaju miejsca, zmieniają się pory roku, wszędzie widzi uśmiechniętych ludzi oraz bardzo dużo zwierzątek. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tych bajkach jest bardzo dużo zwierząt. Dzieci kochają zwierzęta oczywiście, więc nic dziwnego, że te zwierzęta towarzyszą tym filmikom wszędzie. Te zwierzęta są i zimą, i jesienią, no i widzimy zmieniające się plansze, wszędzie oczywiście uśmiechnięte zwierzaczki, a następnie powoli, powoli jest już nam przemycana pewna kwestia głoszenia, żeby te dzieci
niejako oswajały się z widokiem osób głoszących. I zobaczcie, tutaj przechodzi przez jakiś plac zabaw. Na tym placu zabaw widzimy, jak jedna pani głosi drugiej pani z pieskiem. Wszędzie oczywiście to wszystko jest w takim atmosferze miłych, bawiących się dzieci. Następnie dziewczynka przechodzi do miasta i tutaj widzimy znowu ojca z synem najprawdopodobniej, którzy także wydają świadectwo, także głoszą. Coraz większa grupa dzieci dołącza się do naszej bohaterki. Kolejna plansza, pan kupuje wodę gdzieś tam w jakimś parku Świadek Jehowy i znowu kolejny traktat jest niejako przekazywany, a z tyłu przy fontannie mama z dziećmi, być może też Świadek Jehowy, modlą się przed posiłkiem. Tak więc takie, wiecie, widoki, które są coraz... Natomiast głównym tematem jest kwestia głoszenia i zobaczcie, jak z planszy na planszę robi się to coraz bardziej intensywne, coraz bardziej widoczne, nie? Tutaj to już w ogóle widzimy stojak bardzo jasno i wyraźnie, czyli ta najnowsza forma głoszenia już przy stojaku, czyli dzieci się oswajają ze wszystkimi formami głoszenia, jakie są. Ostatnia plansza taka, jeżeli chodzi o ten system rzeczy, to jakaś ładna plaża egzotyczna i tutaj pokazane, że nawet pani na wózku ze starszym panem także mogą głosić. Oni tutaj wydają świadectwo panu, który był na rybach. Zobaczcie, no i przechodzimy do nowego systemu bardzo szybko, bo pustynie zazieleniały, chociaż kolory tych kwiatów są takie tęczowe, więc to wszystko jest piękne, tych dzieci jest coraz więcej. Tak więc... No i już jesteśmy w nowym systemie. W nowym systemie ludzie mieszkają na drzewach, ewolucyjne cofnięcie. Trochę mi to przypomina Ewoki z Gwiezdnych Wojen, do tego mamy małpki. A w ogóle fantazja tych ludzi, jeżeli chodzi właśnie o kwestię pokazywania różnych rzeczy, jest naprawdę dla mnie ciekawa. Tu widzimy domek, z którego wychodzi jakiś potężny konar. Także słuchajcie, może w raju będziemy żyli na drzewach. Kto wie, może będziemy budowali sobie domki na drzewach. No ale to czas pokaże. Idziemy dalej i tutaj zobaczcie, jaka masa zwierzątek machających do kamery. Wszystko widzimy. Wszystkie z różnych sfer geograficznych, bo mamy i strusia, mamy żyrafy, mamy jelenia, łosia, Daniela chyba, nie wiem, jakiegoś niedźwiadka, orangutana, no i uśmiechniętego węża. Nawet wąż jest, zobaczcie, kurczę, ciekawa symbolika, że akurat węża postanowili wybrać, nie? Wąż się uśmiecha, ale wystawia też język, także nie wiem, jak to odbierać. No i na końcu ostatni już obrazek. Dzieci siedzą przy stole, oczywiście są pyszności, słodycze, jest fajnie, przyjemnie, wszyscy się bawią, cieszą. Zwierzątka oczywiście też są obok. Jedna dziewczynka siedzi na nosorożcu, z tyłu niedźwiadek, patrzy, czy zjeść dzieci, czy zjeść pizzę. A nad tym, no i oczywiście tata któregoś z dzieci z wąsem, no bo brody dalej mieć nie może, przecież wiadomo, że tata brody nie będzie miał nawet w raju. Za to brodę będą mieli wszyscy aniołowie oraz 144 tysiące, którzy wyglądają dokładnie tak samo, jak kalka kopiuj w klej siebie nawzajem. I strasznie się cieszą, obserwując po prostu te dzieci. A tutaj także Jezus, który pokazuje, że to wszystko dzięki jego Ojcu Jehowie. No tak, wiecie, to jest, kiedyś tam omawiałem taki podcast, pieśń Bądź Odważny, coś takiego, gdzie na końcu też jest to wszystko pokazane, tylko bardziej tak, wiecie, 3D rendering tutaj animowane, ale już się dzieci oswaja z takimi właśnie kwestiami aniołów, Jezusa na tronie Boga, który lśni wszystkimi barwami tęczy. Co ten filmik nam tak naprawdę mówi, słuchajcie? No ten filmik ma, jaki ma cel w ogóle? Bo zawsze jak oglądam coś takiego, to można się trochę pośmiać, ale jaki ma cel ten filmik? I zanim sobie odpowiemy na to pytanie, jaki cel miał ten filmik, obejrzyjmy sobie jeszcze jeden najnowszy, który tak naprawdę był takim triggerem dla mnie do nakręcenia tego podcastu. Kolejny filmik jest także pieśnią i krótką bajką, także przejrzyjmy jeszcze jeden filmik i wrócimy do tematu. Życie wieczne obiecał, ziemię zamieni on w raj. Ludzie potulni rozkwitną, piękny będzie to czas. Żyć wiecznie
uwolni od zła. Pokój obfity zapewni, trwałe szczęście nam da. Żyć wiecznie będziemy tu na rajskiej ziemi. Bóg słowa dotrzyma, On spełni co przeminie i ból. Bez miar lojalnej miłości ześle dobry nasz Bóg. Żyć wiecznie będziemy tu na rajskiej ziemi. Bóg słowa dotrzyma, Słuchajcie, kolejny filmik to jest kolejna pieśń, która mówi o tym, że Bóg obiecał raj na ziemi. Pieśń znana wszystkim świadkom, bo to jest stara pieśń, oczywiście znowu w wykonaniu dziecięcym. No i widzimy, jak dwie dziewczynki malują sobie kwestię, jak sobie wyobrażają raj. No jedna marzy o tym, że będzie na niedźwiadku i oczywiście na tym niedźwiadku sobie jeździ. Wszyscy są jej przyjaciółmi, słuchajcie, oczywiście jest masa zwierzaczków znowu, to jest bardzo ważne. Tych zwierzaków jest co niemiara po prostu. No ale tak jak mówię, dzieciaki kochają zwierzaki, więc nic dziwnego, że tak to ma wyglądać. W tle mamy jakiś super kosmiczny dom. No i dzieci się uczą, nie wiem, sadzić drzewka. Oczywiście wszędzie jest dużo misiów. W ogóle tu widzę, że dużo misiów jest. Ale słuchajcie, to też ma swoje bardzo ważne konotacje. Ja dopiero później zauważyłem, że to jeżdżenie na misiu to jest z bajki Kot w butach, gdzie tam jest taka dziewczynka, która mieszka z rodziną misiów i ona, no właśnie, jej głównym transportem są misie. Mi na to zwrócił uwagę mój synek, że o, jak w bajce. I zrozumiałem, no tak, przecież to ma pokazać, że życie w raju będzie jak w bajce, więc JWork lub firma zewnętrzna outsourcingowo, która ogarnia te bajeczki, przegląda mniej więcej, co dzisiaj w bajkach jest i stara się pokazywać, że no właśnie, że raj to będzie taka bajka dla ciebie. Będziesz w takiej wiecznej kreskówce. Raj to taka wieczna kreskówka. I trochę tak to jest pokazane, słuchajcie, że to jest taka wieczna zabawa. Wszyscy są twoimi przyjaciółmi, wszyscy. Każdy ma jakiegoś swojego zwierzaczka. Zobaczcie, ten chłopak ma jakiegoś kotka, drugi trzyma jakiegoś liska gdzieś tam w tle. Ktoś tam się, jakaś dziewczynka, jakąś ze strusiem się bawi. Trochę mi to przypomina, jak w tym serialu, który był, dzieci czy ludzie mieli swoje daimony, czyli takie opiekuny w postaci zwierząt. Nie pamiętam teraz tego tytułu, wypadło mi z głowy, ale później sobie przypomnę to. Na HBO leciał taki fajny serial bardzo, na podstawie książki zresztą. Także nazywało się to Mroczne Materie i tam każda postać miała, to jest na podstawie książki pana Kaufmana, polecam wszystkim, piękna trylogia. Serial też całkiem niezły. No i właśnie tam każde z dzieci miało swojego daimona, czyli takiego opiekuna stworka. No ale lecimy dalej, bo myślę, że akurat tym się chyba nie... Ale to też jest takie, wiecie, no dzieci lubią mieć swoje zwierzaki, więc nic dziwnego, że tam to tak pokazano. No i następnie chyba dzieci idą do szkoły, bo wszyscy mają tornistry, czyli będzie edukacja w nowym systemie i tam widać jakąś nowoczesną szkołę, widać panele słoneczne. No ten raj to jest taki zawsze miks dla mnie jakichś starych rzeczy, nowych, ale widać, że technologia, z technologią tak będziemy zaprzyjaźnieni, czyli jest szansa, że może będzie jakieś wyższe wykształcenie w raju dla tych małych dzieciaków. Kto ich tu uczy? Może to jest Arystoteles, może to jest Pitagoras, matematyki uczy, nie wiem. A może to jest na przykład Daniel, który ich o czymś uczy? No ciężko powiedzieć. W każdym razie pokazane jest, że osoby ze Starego Testamentu będą uczyć dzieci. Co ciekawe, z książek, może z Biblii, może właśnie Biblii się uczą. Bardziej bym obstawiał, że uczą się Biblii tak naprawdę.
Tutaj z kolei widzimy, że dzieci lepią posąg króla Nebukadnezara. No tak, bo na niczym innym nie trzeba będzie się skupiać przez setki tysiące lat niż na uczeniu tego, co było kiedyś. Chociaż Biblia mówi wyraźnie, że dawne rzeczy nie będą wspominane, ani nie przyjdą one na myśl tak naprawdę i te księgi zostaną zamknięte, a nowe zwoje zostaną otwarte. No ale trzeba pokazać, że dzieci będą się uczyły. Daniel Król, bo to ten ryży ryc, to na pewno Daniel będzie uczył muzyki dzieci na starych instrumentach. Piękny ten raj będzie, prawda? No i zawsze ptaki w tle, jakiś ładny wodospad, jakiś ładny domek. Nie wiem, ilu dzieci Daniel będzie mógł nauczyć gry na harfie, bo zakładam, że raczej ma ograniczone zdolności czasowo-osobowe. No ale wiecie, to ma pokazać dzieciom, że spotkasz wszystkie postacie biblijne, które czytałeś. Daniela, Abrahama, Noego. Inna dziewczynka chce być wychowana przez małpki, goryle. No i oczywiście będzie wychowywana, będzie przytulona przez mamę goryla. Mamo, idę dzisiaj do mamy goryla. Dobrze, kochanie, pa, pa. Z drugiej strony myślę sobie, że może to będzie dla tych dzieci jakiś, wiecie, jakiś taki odskocznia od tych wszystkich biblijnych rzeczy, no bo nie muszą rozmawiać o kwestiach biblijnych, o Jehowie z gorylami, nie? Więc po prostu mogą się po prostu bawić z tymi zwierzętami i się po prostu tym nie przejmować, ale poziom absurdu tego wszystkiego jest dla mnie po prostu mega duży. Inne oczywiście spać z tygrysami standardowo, każde dziecko może spać w jaskini z tygrysami. Wiecie, Mowgli, Tarzan, no wszystko razem zmiksowane. Zauważyliście to, nie? Że to jest takie miksowanie tych wszystkich znanych nam kulturowo jakichś historii, bajek w jeden wielki taki miks, że w raju to wszystko będzie. Oczywiście banany będą z drzewa nam podawane przez małpki, będą wam podawane. No to widzę, że w ogóle ten flamingi to jest jakiś ten temat, który się przedziera przez tą bajeczkę. No i oczywiście zabawy w wodzie. Zabawy w wodzie, obowiązkowo pływanie z nie tylko delfinami, ale wielorybami. Tak, dzieci będą pływały z wielorybami wszędzie, wieloryby będą się uśmiechały do nich. Ławice, taki awatar, istota wody mi się od razu tutaj kojarzy, czyli kolejny film kulturowy, który w jakiś sposób został zaczerpnięty do tego, żeby pokazać kwestię raju tym biednym dzieciom. No i o czym jeszcze marzą dzieci? No dzieci marzą przede wszystkim, słuchajcie, o słodyczach, o pysznym jedzonku. No i w raju też tego będzie wpyte. Będzie można jeść tego tak dużo, jak się da. Ząbki się nie będą psuły, bo to będzie raj, więc ten cukier nie będzie niszczył ząbków. A później, jak już będziecie jedli, to w końcu urośniecie. Pokazane jest, że urośniecie w tym raju, nie? No i oczywiście zmartwychwstanie. Dziewczynka głaszcze konia, wychodzi mama, zapomina o koniu. Tutaj jakiś chłopczyk z czapeczką borsuka, nie wiem o co chodzi tak do końca, gdzieś tam sobie idą z tatą może, wiecie, jakieś ogniska, jakieś domki na drzewie, oczywiście opowieści ze Starego Testamentu słuchane po raz setny, bo Danielowi coś się przypomniało, czy Mojżeszowi i oczywiście oni wszyscy będą cały czas ubrani po swojemu, czyli będzie miał opaskę, którą się ma na pustyni, jak się ma 30-stopniowy upał, ale co tam, wieczorem przy ognisku w strefie takiej północnej też można nosić, bo no, trzeba pokazać dzieciom, że będą się to sobie wyróżniały. Także i urosną będą rosły w takim pięknym, cudownym miejscu, gdzie po prostu będzie dużo zabaw, będzie dużo zwierzątek, będzie dużo jedzenia, będą na usługi po prostu ich osoby z Starego Testamentu, słudzy Boży, którzy będą regularnie chodzili na ogniska, będą pewnie mieli taki, wiecie, schedule, jak to się mówi, czyli rozpiskę ogniskową, że dzisiaj jedziemy tu, dzisiaj jedziemy tam. No nie wiem, czy tak to będzie wyglądało. Jak pomyślę sobie, że większość dzieci Świadków Jehowy nigdy członka ciała kierowniczego na oczy nie zobaczy, to nie wiem, czemu zakładane jest, że z kolei mężowie wiary, gdyby rzeczywiście mieli zmartwychwstać na ziemi, to będą ogólnodostępni dla wszystkich. Także słuchajcie, a teraz tak trochę z punktu widzenia psychologicznego, jeżeli chodzi o te bajki. Co te bajki tak realnie pokazują? Pamiętajcie, że te bajki targetem są dla 5-10-letnich dzieci mniej więcej, nie? Później dziecko przychodzi na wyższy level, czyli Sofii i Kaleba, czyli takie już bardziej, wiecie, indoktrynacyjne. I tu jest tylko tak na razie tak słodko pierdząco. To są takie, wiecie, okruszki, cukierki do chatki Babi Jagi, po prostu bym powiedział, prowadzone. Czym będzie raj? Raj będzie jedną wielką kreskówką. Raj będzie jedną wielką przygodą dla ciebie, jedną wielką zabawą dla ciebie. Wszystko będzie na twoje usługi. Będziesz miał masę słodyczy, będziesz miał masę zwierzątek, które będą się do ciebie uśmiechały. No, zwierzątka w końcu nauczą się uśmiechać, tak jak chyba kot z Alicji w Krainie Czarów, który po prostu się uśmiechał, bo do tej pory zwierzątka się nie uśmiechają, ale w końcu zaczną się uśmiechać w raju. I te zwierzątka będą do twojej dyspozycji. Będziesz spał gdzie chciał. Będziesz mógł spać z gorylami, będziesz mógł spać z tygrysami. Po prostu wszystko będzie pięknym rajem.
Ilość słodyczy nielimitowana. Ząbki się na pewno już nie będą psuły. Każdy będzie twoim kolegą. Do tej pory, teraz jak chodzisz do przedszkola czy do szkoły, to nie każdy może być twoim kolegą, bo nie każdy jest przyjacielem Jehowy. Ale w raju każdy będzie przyjacielem Jehowy, więc każdy będzie twoim przyjacielem tak naprawdę. No i oczywiście te wszystkie postacie, o których znasz, wiecie, bohaterowie, superbohaterowie w multiversum J2Org, czyli wszyscy dawni słudzy Boży, będą do twojej dyspozycji. Zagrasz sobie na harfie z Dawidem, posłuchasz Daniela, posłuchasz sobie Mojżesza i wielu innych mężów wiary. Oni będą ogólnie dostępni. Może będą się teleportować, bo widzimy, że jakaś technologia w raju będzie. Będą się teleportowali z punktu A do punktu B. Może będzie taka technologia, oczywiście będzie zmartwychwstanie, będzie też nauka tego, co było kiedyś, wiecie, ale ogólnie rzecz biorąc, pamiętajcie o jednej rzeczy. Targetem są dzieci 5-10-letnie i te dzieci uważają, że one to będą wszystko miały jeszcze za dzieciaka, bo to jest pokazane, że te dzieci, które to rysują, doczekają tego w formie dziecka jeszcze, nie? Czyli to nie jest pokazane tak, że wiesz, dzisiaj masz 50 lat, ale kiedyś jak będziesz duży, to będziesz żył w raju, nie. W raju będziesz żył dalej, mając 5-10 lat, czyli to będzie bardzo niedługo. Pamiętajcie, że dziecko nie potrafi sobie odkładać nagrody na zapas, więc dziecko musi mieć natychmiastową tak zwaną gratyfikację. Nie? Więc te bajki pokazują taką natychmiastową gratyfikację. Raj już jest tuż za progiem, ty jeszcze będąc dzieckiem tego raju doczekasz i tak naprawdę urośniesz, dorośniesz dopiero w raju. W raju otoczony zwierzątkami, przyjaciółmi i tak dalej. Słuchajcie, niby to jest tylko bajka, niby to jest tak sprytnie pokazane, moim zdaniem bardzo, bardzo szkodliwe w takim znaczeniu, że no to jest tworzenie pewnej obietnicy, mówię, życia w kreskówce tak naprawdę, że raj będzie taką pewną formą kreskówki, że ty to jeszcze doczekasz, nie? Mogę sobie tylko wyobrazić, że dziecko po obejrzeniu takich bajek pyta się, mamo, to kiedy będzie ten raj? Za tydzień, za miesiąc, za rok? Bo ono już by chciało się tak bawić z kolegami, ono by chciało jeździć na tych niedźwiadkach, bawić się z tymi szympansami czy tam gorylami, no ale tego wszystkiego jeszcze nie ma. Także słuchajcie, te bajki to jest taki, wiecie, kolejny pierwszy etap takiej dosyć sporej indoktrynacji i wprowadzania. Dla mnie te bajki najbardziej pokazują taki, wiecie, taki kuriozum tego wszystkiego, taką naiwność takiej formy rozumienia Biblii, spłaczonej właśnie do czegoś takiego, do takiej jednej wielkiej kreskówki, która no po prostu jest kreskówką, ale jednocześnie są przemycane bardzo ważne informacje dla tych małych dzieci, czyli kwestia głoszenia, rozgłaszania, piosenki też są niewybierane przypadkowo, Jahwe, imię Jehowa, jako imię, które jest ciągle powtarzane. I ja powtarzam raz jeszcze. Każda rodzina ma prawo wychować swoje dziecko w takim duchu, w jakim sam uważa i sama w to wierzy. Wskazuje tylko na niesamowitą naiwność, wykorzystywanie różnego rodzaju obecnie trendów w bajkach, żeby to wszystko razem zmiksować i pokazać, że raj będzie takim summa summarum wszystkich bajek, które oglądałeś. To będzie jeszcze lepsza bajka. Nie wiem, czy to jest ok, żeby pokazywać dzieciom takie rzeczy, żeby wtłaczać ich w taką, wiecie, naiwność. Z jednej strony zawsze mnie to bawi, że świadkowie tak naigrywają się, że na przykład, nie wiem, że ludzie w świecie tak zwanym wciskają kity dzieciom o świętym Mikołaju, nie? No jak tak można oszukiwać dziecko, przecież to nie święty Mikołaj, ale jednocześnie sami wciskają jeszcze większe kity swoim dzieciom tak naprawdę. Albo pozwalają, żeby J2Org im wciskało kity do poziomu takiego już totalnego absurdu, czyli jak będzie wyglądał raj. No ale co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Dajcie znać, czy wy byście pozwolili swoim dzieciom takie bajki oglądać i czy według was takie bajki mogą mieć jakiś negatywny wpływ na psychikę i rozwój dziecka. Mówimy, pamiętajcie, o dzieciach w wieku 5-10 lat. Słuchajcie, tyle ode mnie. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.